Halo, halo, ja nazywam się Ryszard Uczałowski, witam was w kolejnym odcinku z gry, moi drodzy, Fallout 3. Oczywiście kontynuujemy sobie tam, gdzie skończyłem. Tutaj przekupiłem różne rzeczy, pohandlowałem, słuchajcie, mam wagę 33, jak widzicie, sprzedałem ten wspomagany pancerz, właściwie wszystko posprzedawałem, w sensie, no, ten chłop miał dużo kasy bardzo, więc on tam jeszcze zostało też sporo tej kasy. No i posprzedawałem miny, granaty, pokupowałem mega dużo naboi, jak widzicie, więc do wszystkiego mamy naboi, tylko nie mamy czym strzelać za bardzo, bo wszystko sprzedałem, ale bo tu jest tyle rzeczy się podnosi. Zostawiłem granaty odłamkowe na jakiegoś dużego chłopa, nawet sprzedałem to na strzelanie mini atomów, bo kurwa, no nie widzowie, to tragedia jest, no. Mogę mu to wszystko pobrać i posprzedawać? Kurde, to że ja sobie tego wcześniej nie zrobiłem? No właśnie. Tak, sorry, że ja tak teraz nie... No nie widzisz akurat, bo jestem ukryty. Dobra. Więc... No właśnie. Tak to, słuchajcie, wygląda. Raz na jakiś czas on stwierdza, że... A pierdolę, idę se tam. No i se idzie właśnie. I tak, tak to wygląda. Niestety. Że se idzie i ja se nie mogę zbyt dużo zrobić. No i teraz co? No nic, dobra, no to... O, apteczka. Możemy jeszcze ukryć, oczyszczona woda akurat opę. Radio jebać. Dobra, widzowie. Co my mamy do zrobienia? Bo ja nie wiem za bardzo, bo ja czekałem, aż on tu wróci, zacząłem odcinek, wróci i mówię, co? I tego. I przerwałem odcinek, no i teraz zaczynam jeszcze raz. Ale to tam nagrałem tylko początek. Porozmawiaj z Vincem o decyzji Jana. Czyli właściwie my już tu nie mamy za bardzo co robić, tak? Tu był jakiś chłop, z którym mogłem pogadać, jak oni jakieś kurwa zebranie mieli czy coś. To nie chcę właściwie, no oni pewnie to samo będą gadać. Cześć, że tak pomijam, ale to słyszeliśmy, rodzina, to jakieś wampiry, coś tego. Nie za bardzo kumam wątek, o co z tym chodziło. Co, oni są wampirami czy coś? Aha. Właśnie, kurczę, szefa szukam. Ty szef? Ja zdecydował się odejść, zanim pogadaliśmy, rozwiąże kwestię RF-u. Skąd wiesz, że Ian wahał się pomiędzy zostaniem odejściem? That poor soul has been wrestling with the same question every new member of the family asks himself when they arrive. Do I belong here or should I depart? All I ask is that they spend the time to reflect before deciding in solitude. Czekaj, to za refu, nie możesz na nich polować, tylko gdy tylko dopadnie cię głód. You wish to arrive at some sort of a bargain? Retoryka, daj tym ludziom jakieś szanse, przecież są bezbronni. In light of your candor, all I can promise is that Arafu will no longer be a target of the family. Beyond that, I make no such other promises. Many years ago, I survived by drinking from fresh blood packs I recovered from hospital ruins. The problem with your idea is that these blood packs are scarce. What do you propose? Nie wiem. RF-u dostarczy krew. O. Ty, a to jest... A, sprzeda ci krew. Dostarczy krew, a ty w zamian zapewnisz im ochronę. Kurde. Nie wiem. To bym dał. Agreed. Please, take this proposal to Arafu.
Czy to są wampiry i muszą pić krew, tak? Mam jakieś taką żądzę krwi. Ian zdecydował się odejść. It saddens me to lose one of my flock, but I believe everyone has to follow their own path. Rodzina nawet kos. All I was attempting to do was guide him. Now it seems that responsibility has fallen upon you. I hope you will be more successful. Please, I want you to take this. Consider it as an apology to you for all the hardships you had to endure finding this place. Goodbye, human. Our time together has been rather educational. Schemat. Monsters. Schemat. Shishkebab. Kebab. Animals. Everyone. Dobra, nie on se teraz będzie gadać? Mogę z nim jeszcze coś? Nie rozumiem waszej roli w tym miejscu. The remnants of society. Cast aside like the picked bones of a hunter's feast. Men of science would call us cannibals, eaters of human flesh. Society labels us as monsters, demons, and the unclean. I've brought my flock here to shelter under the sun-baked sand of the wasteland, to keep them safe and teach them my ways. Waszej drogi, więc reformujesz tych ludzi? Your words illustrate why the hardships persist for my people. Reforming implies something is wrong with them and needs to be eliminated. I think of my teachings as more of an improvement, a way to transcend our cannibalistic nature. Jeśli nie jesteś już kanibalami, to jak się nazywacie? Your open-mindedness is very rare for a human. I find that fascinating. What would that make us in your eyes? Chcesz się bandą mnie zauważyć? Nie mam czasu. Nie mam pojęcia. That is a mystery you will have to solve on your own. In ceremony, each member of the family must speak one of the laws. It is theirs to remember and to enforce. Ale to fajne nawet. Perhaps from these laws you can discover what we are. That's fine. When you are ready. A tak ty sobie powiesz, że nie wiem, wymyślić coś głupiego. To też? A zamiast mi wreszcie wyjaśnić, czym jesteście? I can see it in your eyes. You do not yet possess that spark of realization. Continue speaking to my people. Okay, co to za miejsce? You are standing inside Moresti, the home of the family. This is our sanctuary from the outside world. It is a refuge for those society labels as outcasts. The family has become our moniker because that is exactly what we are. Related by blood. Zawsze się mówi, że za dużo. Czy coś boli, to za dużo, a może za mało. A może właśnie za mało przy kąpie i powinien sobie tak siedzieć oparto o to niezgarbiony kurwa jak teraz. A tak jest wygodniej. Znaczy, że zaczynam powoli przypominać kurwa ślimaka. Takiego garba mam. Muszę zjeść. Muszę już iść? Czy mam się gadać z ludźmi, tak? No dobra, kurwa, to porozmawiajmy. Proszę pomóż mi, że nie twoje prawa. Oh, right. The third law is feed not for pleasure, partake only to nourish. This is our dignity. Whew, almost forgot it again. Okej, opowiedz mi o rodzinie. Dobra. Hey there. Siema, pomóż mi zrozumieć. When we all gather in the common area, Vance gives his speeches, and then we each have like a law to say. Mine is, bear not the child, welcome only the exile. This is our fate. Kinda cool, huh? Okay. But what you need? Each of us is required to speak one of the laws when we hold our ceremonies. I say the first law. Feast not on the flesh, consume only the blood. This is our strength. Okay. This is Moresti, the home of the family. My husband started this group not long ago. He was trying to save them from a life of hardship and ridicule. They come from all over the wasteland. Okay. It was... Oni siebie nie zabiją, czy coś?
Well, Vance makes each of us remember a rule. And when we all gather in the common area, we have to say it out loud. Kind of weird. So, my law is the fourth one. Seek not the sun's light. Embrace only the shadows. This is our refuge. What do you need? When Vance stands on that balcony and starts mouthing off like some kind of preacher, it makes me want to puke. But if I want to keep this place stocked, I gotta have his permission. For I learned his fifth law. Kill not our kindred. Slay only the enemy. This. Okay. Czy to wszyscy? Czy muszę jeszcze... A gdzie poszedł ten szef? A tu jest. Siema, dobra. Chyba w końcu rozumiem, kim wy jesteście. Tell me what you've learned from the laws. What do you think we are? Jesteście wampirami, albo przynajmniej żyjecie zgodnie z ich fikcyjną tradycją. Uważasz, że jesteś kanibalami. Powiem, że wampiry, to ty powiesz, że reakcja... Że racja to jesteśmy stuknięci. A ty powiesz, że racja to jesteśmy... Nie rozumiem. Będę grówę zdrowo pokręcony świrów. Jesteście wampirami. Do you think I believe I can turn into a bat and fly away? Of course not. Do I cast my image in a mirror? Absolutely. Now, ask me if I believe these individuals from every corner of the wasteland need me to give them a sense of purpose and identity. I have shown these people the ways of the vampire. I've provided them shelter, organization, and a sense of belonging. I robisz to, ucząc ich, że są jakimiś mitologicznymi istotami. Sam robisz to zwyczajnie na pełni mózgu. Daj spokój, więc przez to pokaz twojej władzy, mnie rzeczniku. I robisz to, ucząc ich, że są jakimiś wielkimi... Now you disappoint me. You need to open your mind and think for a moment before you pass judgment. I have reined in their cravings and taught them to eat not of the flesh, but to drink of the blood. Most importantly, they have a family. A place where their quirks are tolerated and understood. Reflect upon all I have said, my American. Reflect and wait. Dobra, tośmy se pogadali. Tak jest, kontynuujemy, wreszcie może gameplay się zacznie, chociaż trochę też, no, pod miksem mapy. Ach, hasło do terminala rodziny. No dobra, dobra, co mnie to chodzi, schemat. No dobra, co to jest? Shish kebab. Odpalony i odpowiednio wykorzystany shish kebab zapewnia dwie ważne funkcje, broni białej, cięcie i przypiekanie. Kurwa, podoba mi się to. Bak, światełko, ostrze, hamulec. Kurde, miałem te wszystkie rzeczy. Ale, no, posadowałem. Pewnie mogę kupić gdzieś, więc... Dobra, musimy wrócić do Ivana Kinga. Czy ja mogę wrócić stąd? Wydaje mi się, że jest taka możliwość wrócić stąd, tak szczerze. O kurde, nie mogę. Dobra. To w takim razie musimy udać się na zewnątrz, widzowie. A do góry jest droga na zewnątrz chyba. Coś takiego. O, a to co? A skąd w ogóle mam hasło? 5 praw rodziny. Pierwsze prawo. Nie spożywamy mięsa tych, którzy zabijamy. Pijemy tylko ich krew. I pozostawiamy ciała nienarodzone. Spożycie mięsa jest nieczyste i plugawe, dlatego ludzie traktują jak nas zwierzęta. Jesteśmy zwierzętami, jesteśmy rodziną. Ponieważ nasze ciała noszą znamie naszej przyszłości, nie możemy pozwolić, by przeszło ono na nasze potomstwo, które tylko dalej napędzałoby cykl podłych czynów. Rodzina musi szukać na pustkowiach innych podobnych sobie, by nie wyginąć. Oto nasz los. Okej. Okay. Zabijamy tylko ludzi z głowy lub samoobronie, nigdy dla sportu przyjemności nie zbliżamy się do dzieci i są nieskażone tym, co powie im kiedyś o nas społeczeństwo. Okej, okay. Rodzina nie toleruje morderców, ciekawe. Ponieważ jesteśmy stworzeniami nocnymi, nie wolno nam pozwolić, by padło na światło dnia, tylko pod czerwonym okiem księżyca jesteśmy wolni, o świcie musimy szukać ciemności. Dobra. Przede wszystkim członek rodziny. Członek rodziny nigdy nie odbierze życia innego członkowi
Dobra. Wstecz. Tereny łowieckie. Tereny karmienia. To niebezpieczne czasy dla rodziny. Musimy jeść, ale pustkowe to niebezpieczne miejsce. Jedynym sposobem by znaleźć pokarm bez ogromnych strat własnych, to zbliżyć się do małych ludzkich osad. Musimy być podstępni i przebiegni. Nie wolno nam wychodzić siłą do ludzkich domów. Bądźmy cywilizowani. Tylko w ten sposób nie staniemy się zwierzętami, te, które nas mają. Odnośnie RFO, nie życzę sobie więcej takich incydentów. Bardzo jasno mówiłem, że nie powinniśmy w żaden sposób sprawiać wrażenia wrogich. Zabicie braminów było nie tylko zbędne, ale potencjalnie szkodliwe dla mojego dzieła. Sytuacja jest bardzo delikatna i nie pozwolę, by głupie akty zemsty na ludzkości podkopały moją pracę. Nasz czas nadejdzie, obiecuję wam to, więc... Pięć. O. Dobra. No to co? To wątek załatwiony chyba, nie? Poka. Ja z przedmiotów. No nie mam, pewnie, że kurwa nie mam. Ale chciałbym to zobaczyć, co to jest. Kurde, ja bym tu chciał jeszcze przyjść, bo tu jest tyle rzeczy do okradnięcia. To widzicie? Ile tu jest rzeczy, żeby opierdzielić? Poczekajcie jeszcze, może znajdziemy jakąś tutaj skrzyneczkę, żeby ojebać. Ale chyba nie ma. Tu jest mógłbym okraść cały ten złom i potem mu sprzedać ten złom, ale chyba to tak nie zadziała. To niedobrze, bo podnosiłem strasznie duże gówna, bo myśliłem sobie poszedł niestety. No i widzicie, i tak czekałem z pół godziny, aż on tam wróci i nie wrócił. Zacząłem odcinek, normalnie zaczęty został odcinek i kurczę, ja patrzę, a tam tego. A tam chłop wraca. Tracę karmę. No dobra, no kurwa, trzeba żyć na tych pustkowiach. Trzeba jakiś przeżyć. Wiecie jak jest. Spoko, że mogę sobie tu odpocząć. Brudna woda, oczyszczona woda to OP. Hełm bojowy nie chcemy. O, pancerz bojowy, a co my mamy w ogóle? A też mam właśnie pancerz bojowy. Nie wiem, co wziąłeś. To dużo waży, a wezmę. Pożyczę. O, tu już pewnie okradłem. Dawaj samochodzika. Przysięgam, tam go odłożyłem. Co to są chipsy? Chiperki, iguana? Co im wziąć? Jest to dużo dość fazy. Po kilo, ale tak się zbiera. No tak tylko patrzę, bo widzicie jak jest, no. Zamknięcie trudne, kurde. Te zamki trzeba sobie pogarniać. Żeby otwierać. Co to jest w ogóle? Medix. O! Dobra, bo jak my stąd wyjdziemy, to już będzie karma na zero. Nie, nadal nie wiem, co daje karma, ale... Wynne siano, dobra. Przepychacze nie bierzemy. Tędy wyjdziemy chyba, nie? Tak mi się wydaje. Mogę jeszcze z tym młodym pogadać o czymś? Ta, spoko. Nie mogę. Myślę, że jakieś po tej całej rozmowie się jakieś opcje dialogowa na przykład odpaliła, ale widzę, że nie. Ale gdzieś tu było wyjście, prawda? Czy nie? Kurwa, nie? Oj, myślałem, że to jest wyjście. Oj, nie ma wyjścia. Ojej, oj. Niedobrze. To ja muszę dowracać cały czas teraz? Kurde, molek. No nawet mi nie umrze. Ja muszę dygać z powrotem. Patrzę, bo tu są auta. O, może wrócił to muszę. A nie. Tak patrzę, bo tu jest straszne błoto i jakieś auto może się zakopać czy coś. To pomogę. Czy coś, nie? Teraz jest odwilż u mnie. Jak to oglądacie, to już jest późno, ale... Ale... Tak, to nie wiem kiedy to jest. Może maj już? Ja to nagrywam w lutym. Ale mam przygotowane. To dobrze, że mam przygotowane, uważam. Takie rzeczy, bo... To dobrze, no po prostu to dobrze.
Bo ja wiecie, zawsze może się coś stać, tak człowiek nie ma czasu, a tak sobie teraz ponagrywam, będę miał na zapas, a później może być. Dobra, to w sumie nie będę was teraz zanudzać tym tutaj sprzedawaniem, zaraz się widzimy. Mam takie opcje, to kliknę. Dobra, widzowie, ogarnięte zostało. A się ciemno robi. Czy ja jestem ciemny? Tak w ogóle to ja mam, znaczy kiedyś jak byłem młodszy, to miałem strasznie ciemną karnację. Taką bardzo indyjską, albo nie wiem czy Rumunię, czy oni mają ciemną karnację, ale wy macie punkt, tak, o co mi chodzi. A teraz jestem kurewsko biały, jestem najbielszy ze wszystkich najbielszych. Może teraz nie wyglądam tak normalnie, to jestem giga biały. Ale jak tylko postawię na słońcu, przynajmniej kiedy myślałem, że mina, to momentalnie, słuchajcie, jestem cały, normalnie zamienia się w czarnego, bez kitu. Stacja Norwert. No, kurde, a idźmy w prawo. Czy nie? Proszę, bez min. Czy w lewo? Dobra, tu może być wyjście, słoneczne, pustkowie, brzmi jak wyjście, a stacja brzmi jak, no nie, wyjście. Więc idziemy tędy. Spoko, szkoda, że nie można tu tylko szybkiej podróży walnąć. To jest najgorsze. Dobrze idę? Chyba źle. A nie, chyba dobrze jednak. No szkoda, że szybkiej podróży nie mogę tutaj walnąć z powrotem. Tylko muszę tu i znowu muszę dygać. Stałem w kurze. No strasznie dużo amo, nie wiem czy powiedziałem. No jest wysoko amo. No kurwa, pobliżu wrogowie. Gdzie? A tam. No i z takiego daleka będzie mi chłop. Co to było? To one biją dużo, te wściekłe psy. Siekiera są. O, trochę dupnął, co? Dobra. Mogę? Super, RF-u. Umiejętność posługiwania, no nawet nie zdążyłem, za szybko mi się gra ładuje. Siema, tylko musicie krew dawać, gość kumarski. To już koniec, Evan. Rodzina nigdy nie zagrozi? Twój, tak, twój problem, sprawa z rodziną została zatwierdzona. Jesteś moim dłużnikiem. Zyskuję karmę. Mam dla ciebie propozycję od Vansa, stojącego na czele tej rodziny. Cenię każdą pomoc. Ale co mogę? Szkocka? Jestem szkocką. Czyli my musimy teraz wrócić? Proszę, nie. Kurde, no chyba musimy, co? Ja się nie chcę mi się szukać tej misji, ale zgaduję, że... Co to było? Kurde, ciężko mi powiedzieć, co to było. Tu? To zobaczymy. Chyba tu... Tu? Chyba tu? Chyba tu? Dobra, idziemy. Idziemy go poinformować, mam... Kurde, no. Tylko, że nie set na marne. Kurde, w kur...
Uzę się. Będę lekko podirytowany. Mam coś za jakieś eks, karma, cokolwiek. Zobaczymy jak się sytuacja. Tylko jak on mi powie, że ja mam tam wracać, to mi szlak jasny trafi. Ale powiedział, żebym powiedział, więc. Ale nie mam też żadnej misji, więc kurczę, ciężko, nie wiem. Dobrze, idę w ogóle, ty. Gdzie ja chcę iść w ogóle? Ale był ten początek, słyszeliście? To było to. Siemanski Robert. Nie ma Roberta? O kurwa, nie ma Roberta. Letting. Otrzymam. Może być getting. Nie. Meeting. Dobra, to. Kurde. Niech nie chce mi się tego robić, wiecie, tak jak po, bo to strasznie dużo czasu, no nie? Jakbym to robił tak jak to należy robić, czyli musisz sprawdzać literki i tamtego. To dużo to tego czasu zajęło. O, dwie rakiety. War. Karma spada. No tylko se pożyczam, kurwa. No trochę. Tutaj, po co im przedwojenne tego, albo bomba cukrowa? Po co im jedzenie jest? Jest to bez sensu. Antyrad, pojemnik z chrom, Simpak. Kapsle. Granat. Oj. You stole that. Czyli to nie rozumiem jak to działa. To w sensie ja mam jakąś szansę, że on się nie obudzi? On się budzi za każdym razem, patrz. To bez sensu. Kurczę, mogę. Ale z walizy mu mogę normalnie kraść wszystko. Bez sensu. No nic. O, tu jest jeszcze. Tam możemy wziąć, bo to nic nie waży. Tu nic nie ma. Tu puste, bo już okradłem. Tu. Naboje, bierzemy. Naboje ważne. Steampaki, woda. Pistolet, lakier, przewodnik. To nie jest aż tak warte. Tutaj jakoś szło? Bo tak. Siema, jest inform... Kurwa, kompletnie się zgubiłem, widzowie. A nie, dobrze jest. Jest git. To tu chyba. Kurde, nikogo nie ma. Nocna pora. Nie ma tu jakiejś drogi na skróty, żeby później wrócić? Well. Look who it is. Siema. Alfred przyjdzie twoją... Możesz mnie nauczyć wampirzych zwyczajów? To be a vampire is a life commitment. It is not achieved by my words. It is something you earn by your own will. Możemy zostać wampirem? Sadly, I cannot fully make you one of us, but I can teach you how the life of others brings us regeneration. Mogę, czy mogę... Chcę? You must find alternative sources for your nourishment. Drink deep of the blood, allow not a drop to spill. Feel the warmth as it spreads inside you. You are becoming one with the life force of another. They lend a part of themselves to you. For a brief moment, you are two entities becoming one. Allow the feelings to course through your body as you partake. Feel it empower you and make you stronger.
Once you have done this deed, only then will you know what it is like to be a vampire. Potrafisz uzyskać 20 punktów życia po skonsumowaniu zawartości pojemnika z krwią, a ja mam ich dużo. Chyba. Chyba, że sprzedałem, bo sobie to sprzedałem. Okay. Mam trochę krwi, przyda ci się? Jak to wygląda obecnie? No właśnie, ale jeszcze ci nie powiedziałem. Co, że pomijam, ale będę to szybciej czytał. Dobra, przyjął twoją propozycję. I było warto wrócić, chyba, w miarę. To help serve as their guardian and honor my end of the agreement. Your efforts surpass those of the average human. In fact, I feel almost like you are a member of our flock. If you ever wish to learn our ways, you have but to ask. No, chciałbym. Jak to wygląda? Very well, actually. Our truce with Arafu is coming to fruition. I've begun teaching my people to live off of the donated blood packs. The transition has been difficult, but we will manage. You've certainly done us a great service, and I can't thank you enough. Kurde. I can only offer my thanks. My people are getting accustomed to using these as a substitute for live prey. As compensation for your effort, allow me to at least give you something in return. Usunięto 2, 30 kapsli. Kurde, nie wiem, czy było. No tego już mnie nie nauczy. Dobra. No to wszystko, to wracamy. Czy jakieś opcje nowe dialogowe się odblokowały na przykład u niej? No nie. Nawet powiem więcej, zablokowały się. Czy jest sprzedawca w sklepie, czy Kima? Kima. No dobra, tak, sprzedawca Kima, to wracamy. Chyba nie ma tu raczej, nie? Jakieś zadanie. Zobaczcie w ogóle sobie zadania. Odszukaj źródło komunikatów radiowych. Badać statek, dziwny sygnał, czy z tego? No to z różne te sygnały radiowe, tak? O zbiegłym androidzie, z stacją Zifi, to już nie wiem, może nie. Nie zabić żadnych błotniaków, to jest, nie, jest niemożliwe. Znać Muzeum Technologii. Dobra. No ja bym znalazł Muzeum Technologii. Ale, widzowie, mamy też w Megatonie rzeczy do porobienia. Więc do Megatony się udamy teraz. W Megatonie jest tak. Do rozbrojenia jest bomba. Musimy pogadać z tymi ludźmi właśnie od Atomu. I powiedzieć tej lasce, że się nie da. I tam okłamać ją, że no zrobiliśmy już to spoko. Konas, nie wiem co powie. Ale mam nadzieję, że coś pozytywnego w typu spoko. A tak z ciekawości, na chuj tu kawałek jakieś nogi wisi. Okaleczono cię. Aha. No spoko. I czekam na kogoś. Znaczy nie czekam, tylko może przyjechać po prostu. No też tak patrzę. No i naprawdę jest błoto, więc ktoś się kurwa zakopy zaraz. I am the boys? Dobra, jesteśmy w Megatonie. Za dużo się nie działo, musiałem tylko iść do drzwi na chwilę. Tak, czyli musimy tu zrobić tak, trzeba tu zrobić kilka rzeczy, ale idzie rozbroić bombę, ale najpierw to bym pogadał z tymi, bo nie wiem, czy mogę już rozbroić, bo ja tam pamiętam, że dałem punkty, więc nie chcesz być niemiła, no dobra. Aha, bo I don't want to be rude, to tam nie ma, że tam nie ma za bardzo płci, nie?
tylko jest, że ja. A u nas jest, nie chcę być niemiły, nie chcę być niemiła. Tak teraz tylko zauważyłem w ogóle. Możemy z nim... Nie, to chyba nic sobie nie pogadamy, co? A matka Maja jakaś. Prophet of the atom and embracer of the universal light. Remember, sweet child, that as children of Adam, the fabric of the universe itself is ours to weave. So welcome to Mayfair. Ale idzie się jebać Pitos pewnie od tego chłopa. Bo niestety zginął ten czarny. Lukas? Opowiedz mi o kościele. For those answers, I shall direct you to my husband, Confessor Cromwell. Było gadane. Musisz mi powiedzieć, co znajdę w tym mieście? No to już wszystko wiem właściwie, broń z tego. Potrzebuję sprzętu. No to mam już. Łóżko na noc też mam. Co słuchać w mieście? I mean, I don't believe it. He would never do that to us. No, on tego na pewno nie zrobi. No. Ja zrobię. Idziemy im to rozpierdolić wszystko. Nie może se bomba chyba. Znaczy może. Powinniśmy im to rozdupcyć? Znaczy jakbym... Kurwa, nie czuję się bezpiecznie, jak tu jest bomba atomowa. Siema. Bomba wygląda na niesprawną, ale po dokładnych oględzinach okazuje się, że działa i jest bardzo niebezpieczna. Dysponując odpowiednim sprzętem, doprowadzenie do detonacji byłoby dziecinne proste. Rozbroić ją potrafi tylko bardzo dobrze wyszkolony specjalista od materiałów wybuchowych. Przygotuj bombę do detonacji, spróbuj rozbroić bombę. Udało ci się rozbroić bombę. Aktywacja. Bomba została rozbrojona, nie stanowi już zagrożenia. No to dobra, czyli bomba se leży, ale nie wybuchnie. Dobra, to git wyszło. Uratowaliśmy kilkadziesiąt osób, więc super, idziemy do młodego. Mamy to, to jest jakaś misja konkretnie? Dawić z czegoś od zbiegu androidzie, ale mi gardło boli. O, jest. Co, młody nam da jakąś nagrodę czy coś? Ale by było koks. Saloon. Luxury Apt? Nie wiem, co to nawet znaczy. Daj Pitos. Proste. He would have been real happy about that. Thank you. No problem. I want you to have these. A key and the deed to an empty place up behind the brass lantern. You can move in there if you want. No i zajebiście. Craterside Supply. She can help you decorate the place. Moira w składzie przy kraterze. O, jest to kapsli? Kurde, zajebiście, ty. I remember you. You're mean. Co? Jak zły, zajebisty, jestem totalnym koksem. O, widzowie. Słuchajcie, a co znaczy od nowa? A, nic, że zresetuję to. Walka wręcz i uses. Retoryka. Stopień twojego wpływu na inne postacie podczas rozmowy. Informacje, mogę zdobyć informacje. No spoko, tylko że... Kurczę, że jest dużo rzeczy, które chciałbym zrobić. Między innymi otwieranie zamków na 75 przynajmniej. Bo to od tego się zaczyna chyba... najtrudniejszy poziom, wydaje mi się. Broń bym nie chciał i teraz mogę dać w retorykę resztę. Tak byśmy zrobili. Kontynuuj. I tutaj ostatnio dałem... Co dałem? Coś dałem. Potężny uczeń. Każdy poziom pojętego ucznia dodaje 10% do całkowitej ilości zdobywanych punktów doświadczenia w momencie ich zdobywania. Więc myślę, że jest to totalny koks, bo to jest plus 30%, o ile dobrze rozumiem. Więc wydaje mi się, że... To w to warto jest iść na samym początku. Bo będę musiał się szybciej rozpędzić. Pytanie, jaki tu poziom ostateczny to będziemy, ale... Dobra. Czyli ogólnie... ogólnie to jest jedna z tych pierwszych misji, które nie powinniśmy na początku, wydaje mi się, zrobić, ale... O
tu jest taki ładny napis klinika. W składzie. Tu jest skład, tu był chyba skład. Ile składu? Siemalski. So are they intelligent? Do they have a leader? Some sort of king or priests or some sort of scaly community center? Okay, yes. No jest, mają jakieś szefa, to prawda. So. Kurde. Ponoć po. Poczekajcie, najpierw naprawię rzeczy. Młot, poka. Koszt 60 kapsli. Aby do. Dobra, to sobie poza odcinkiem zrobię, bo i tak już zaraz będzie koniec. Ponoć to ty odpowiadasz za wyposażenie mojego domu. I have all sorts of items and themes for that place that may interest you. Możesz mi powiedzieć, że ja służę te przedmioty? Of course I can. Which one in particular interests you? Lazarecie. If you're wounded, or you've hurt one of your limbs badly, this setup will allow you to heal it up as good as any other wasteland doctor. Okay, szafy grającej. If you feel like filling your place with a whole bunch of music, switch this beautiful pre-war antique on. Własnym laboratorium. This setup is great for experimenting and coming up with all sorts of podoba useful mi się to. It can also be used to get rid of any horrible addictions you may have from tasting your results. Czyli, że możemy sobie urządzić dom jak w Wiedźminie? One push of a button and you can get your hands on an ice cold Nuka-Cola. Okej, okay. Warsztat. If you feel like tinkering and want to build some custom gizmos, this setup will help you do it. Tak, czy lubię to wszystko. No, opowiedz mi o swoich wystrojach. Some people don't like living in a boring old house. Purchase a theme from me, and I use all of my design abilities to set your place up in the manner you request. You can choose from bandycki, odkrywcy puskowi, naukowcy, maszyny miłości. Kurde, molek. O kurde. Nie wiem, że to muszę na raz wybrać, bo nie wytrzymię. Dość, że wiem. Nie. A co? Poczekaj, co? O kurwa. Ile? Nie widzowie, my coś źle widzieliśmy, wydaje mi się. Ty, czemu ona ma tak dużo tej amunicji? Ja tu w ogóle od niej amunicji nie kupiłem. Kurwa, to jaki zban ze mnie. Poka. O ja, pierchruper. Własny lazaret. Krana to długo. 1400? Widzowie. Fajnie, no to teraz już rozumiem, o co chodzi z tym sianem. Chciałbym... co chciałbym? Pakietnica ta. Kupić parę rzeczy. Ostro, o wystrojach. Jaki bierzemy wystrój, widzowie? Wystrój krypty, bandycki, badaczy naukowy, przedwojenny. Maszyna miłości. Ja bym dał przedwojenny. O kurwa. Ale... Okej, nieważne. Muszę żyć, trzymaj się. Widzowie, no nie zapłacę półtora tysiąc kapsli? Okej. Okay. Że teraz to ma sens i teraz w ogóle to bym mógł sobie fajnie farmić kasę, ale strasznie dużo tego siana. W sensie wydaje mi się, że trochę kurczę przesadzili. To żeby full umeblować ten dom potrzebujesz 8000 kapsli, no to... W sensie no... Kurde, i też teraz już mi jest przykro, bo... Nakupowałem tyle steampacków. Jakby się sobie... Czekajcie, zaraz wam pokażę ile mam steampacków. 52 steampaki mam. Ile to jest siana w ogóle? 1500. Dobra, idziemy do naszego domu. Zobaczymy najpierw jak wygląda.
Czy na koniec odcinka i będziemy kończyć. To jest nasz dom? To jest nasz dom. Wygląda jak nasz dom. Okej. Okay. Pusty szaf. A mogę powrzucać coś w te szafy? Pewnie mogę. Stoję jak na figurki. Nie ma żadnych punktów, żadnych figurek. A to co? Kurde, fajny. A ty? Co ty gadasz? Ja mogę kupić jakieś rzeczy do mojego domu, to wiemy. No, kurde, rozbudowana ta gierka. Potrzebuję czegoś do picia. O, nie mogę sobie tak... Wait. Poczekaj. Poczekaj. Widzowie, poczekaj się chwilę. Ochrzczona woda 8. O! A, widzisz. Okej, okay. No ma to sens, bo już mi odjebało, już w głowie. Farmie i na następnym odcinku tego. Obetnij mi włosy? Zapomniałem, jak kretyńsko wyglądamy. No nic. Możemy zaraz zmienić? Poka, co robimy? Oto widzę jak w tym, jak... widzowie, jak w... nie widzisz mnie, w GTA San Andreas. Nie masz włosów, fryzjer robi i masz włosy. Nie, o kurde, to jak taki ten wyglądamy teraz. Teraz wyglądamy jak... kozak. W sensie... wojownik taki. To co, robimy sobie blondasa? Dobra, niech będzie. Nawet kozacko teraz wyglądamy. Tak. Powiedz mi jakiś dowcip. Okej, masz coś jeszcze? Okej, czy on... Ale głupie. Możemy w ogóle siebie jakoś zobaczyć, w sensie... zatrzymać kamerę na chwilę. Pod jakiś... O! Możemy. No, nawet nie aż tak najgorzej. Nie aż jak takie głupki, jak sądziłem, że będziemy wyglądać. Mam lodówę. Chrupiący mu to owoc. Okej. Okay. Zlew. Co się napić? Radiacja chyba... Nie, 6 to dużo? Wydaje mi się, że mało 6. 6 to nie jest dużo, to jest 6 sekund w wodzie. Takiej ten. A ja sobie tam ostatnio zrobiłem rundkę po takiej rzeczce. Dobra, ale wreszcie nie muszę płacić 120 ziko, słuchajcie, za tego. Za mieszkanie. To jest dobra informacja. Mogę sobie odpocząć tutaj. Tu coś jest? Nic, ale pewnie może tu coś być. No dobra, na razie kijowy ten dom, ale ciekawe jakby po wystroju wyglądał. A może ja sobie przetestuję? A nie no, 150, kurwa, dużo trochę. Sądzicie? Wydaje mi się, że na razie nie ma co. To strasznie dużo pitosu. To cały pitos bym musiał wydać na tego przecież. No domek. A tu się okaże, że wiecie, a to jest potrzebne nam, są simpaki, są potrzebne, ważna sprawa, simpak. Dom. I on nie będzie wkurzony w ogóle, czy tego? Chcę złożyć ofiarę, no nie. Pasuje. Dobra, czyli możemy więcej rzeczy okradać, bo będziemy mieli komu to sprzedawać. Tylko najpierw bym musiał coś od niej kupić, żeby
dostała zasób kapsulowy i później... Nie, tak, no najpierw od niej bym musiał kupić ten wystrój, żeby miała siano i potem jej mogę sprzedawać. Nowa ty... Mel. Think I've found a new way to prepare rad roach meat. Still tastes like old feet, though. Anyway, what's up with you? Czy masz coś miałem zrobić? A miałem kupić ammo na koniec, ale to w sumie już nie muszę teraz, prawda? Więc moi drodzy, widzimy się jutro. Dobrze, dobrze, że poszedłem w ten handel, bo jednak trochę dużo siana zaoszczędziliśmy. To tak na koniec. Widzimy się jutro, godzina 16, bo odcinki są, moi drodzy, codziennie. Miłego dnia oraz mi ile? Trzymajcie się. Wpadnijcie na kanał Czechu, Instagrama, Twitcha. Wszystko w opisie. Do zobaczenia. Cześć.